I witajcie serdecznie na kanale GW15 LPL, czyli logika płaskoziemskiego ludzika. Ósma część, ósmy odcinek. RDO, czyli refrakcja dla opornych. W poprzednim odcinku opowiadałem o perspektywie. Opowiadałem o tym, że jak patrzymy, tak po pierwsze, że perspektywę możemy namalować z boku, narysować z boku. Pokazałem to na przykładzie sznurków i pokazałem też, że tam w tej perspektywie jest takie miejsce, które jak gdyby nie ulega. Zmianie, tak? Standardowo perspektywa nie może wpł wpłynąć na zmianę tego miejsca. Jest to tak zwana oś optyczna. Taka linia umowna, która dzieli cały obraz na dwie części. Jest to dwusieczna kąta, tego, które możemy narysować z boku. I nie możemy, jakby nic, co jest pod tą linią fizycznie, nie może zasłonić, ani nic nad tą linią, nie może go również. No, nie może ta linia górna, tak, to co jest nad tą linią, nie może być poniżej tej linii. Może to wszystko ulec zmianie, i o tym wspomniałem ostatnio w tamtym odcinku, z powodu refrakcji, a więc, no, między innymi, ja chyba tam wspomniałem, że tylko, natomiast myślę, że również można to jakimiś lustrami zmienić, ale generalnie możemy to zrobić przy pomocy refrakcji. Po pierwsze, to, to moje pytanie brzmi: skąd jest wzięta w ogóle ta refrakcja, która wyciąga obiekty? Wyciąga w sensie takim, że y, obiekt jest fizycznie zasłonięty, czyli przykład taki z życia weźmy, tak? Ktoś stoisz sobie na ulicy i na rogu tej ulicy y, stoi sobie śmietnik, ale ty go nie widzisz, ponieważ jest za rogiem, nie? Ale refrakcja na przykład, czyli ugięcie światła sprawia, że ty ten śmietnik zaczynasz widzieć, gdzie fizycznie on jest dalej za tym rogiem, za murem, czyli fizycznie jest zasłonięty, ale światło się tak ugina, że tego widzisz. Skąd się to wzięło? Bo ja tylko z tego, co, co, co szukałem informacji, Tomek też szukał, to tylko, to tylko kulista ziemia to oferuje. Skąd jest w ogóle ten cały wasz pomysł, że coś jest schowane i... I nagle się pojawia, bo wiecie, ja, ja, nie, ja teraz nie neguję refrakcji, ponieważ refrakcja jest faktem, światło się załamuje. Definicja zresztą refrakcji nam, nam mówi, że, że to jest ta, taka podstawowa, taka, taka ogólna, że to jest przejście z innego medium, tak, do innego medium. Do, tak. do medium, do, do, tam chodzi o inne ośrodki gęstości, czyli na przykład z wody do powietrza, tak? Gdzie są, gdzie się różnią te, yy, najlepszym przykładem jest ta szklanka, tak? Jak do szklanki nalejesz wody, wsadzisz na przykład słomkę, to wygląda na to, że ona się załamuje, że to światło się załamuje. No dobra, ale to nie jest sytuacja, w której nie widzisz słomki w ogóle fizycznie, ale przez załamanie światła zaczynasz ją widzieć za obiektu wychodzącą, nie? Gdzie jest, gdzie, gdzie naprawdę, skąd wy wzięliście tą refrakcję, która. Dosłownie w przenosi przenosi góry. Tak. Że, że fizyczny grunt, fizyczny horyzont Ziemi, fizyczna kulistość Ziemi zasłania górę, ale dla was, jak jeżeli ktoś tę górę zaobserwuje, że ją widzi, jeżeli ta góra nie pasuje, jeżeli te, ta obserwacja nie pasuje pod waszą y, kulistą Ziemię, to wy wtedy twierdzicie, że światło się załamało i ta góra jest widoczna. Od kiedy to coś jest za fizycznych obiektów wyciągane? Skąd to jest wzięte w ogóle? Chciałbym zobaczyć jakieś eksperymenty, które to pokazują. Dokładnie. Bo tylko z tego co wiem, to jest jeden, gdzie ktoś próbuje yy, u, używa gazu propan butan i pokazuje coś takiego, no ale, ale chwileczkę, my tu mówimy o powietrzu, a nie o, o, nie tak. o gazie, nie. Znaczy nie o, nie o gazach takich wiesz... Nie o gazach typu propan butan, nie o, nie o takich gazach, o takich właściwościach, tylko o mi mieszance gazów ty, to, o tej mieszance, którą oddychamy, tak? Czyli, czyli powietrzu. Powietrze z mieszanką gazów, to nie jest gaz yy, jednorodny. Nie? Więc, więc to. To a propos tej refrakcji, to jest takie moje pytanie. Yy... No właśnie. Skąd my wzięliśmy tą refrakcję, tak? A więc skąd ta refrakcja się wzięła? No, yy, panie, szanowny panie Danielu, ona się wzięła z samej definicji, którą już zacząłeś przy, tutaj przytoczyć. Przy, przy a więc kiedy światło. Przechodzi przez ośrodki o różnej gęstości, wtedy ulega załamaniu, i to załamanie ma miejsce, czyli ugięcie tego promienia w stronę gęstszego ośrodka. Zobaczmy sobie na, na to, jak wygląda to na. Jak to wygląda tutaj, tak? Na przykładzie soczewki, bo właśnie w soczewce mamy przykład takiej refrakcji. Widzimy tą linię tutaj, która symbolizuje jakiś tam promień światła, który leci. I on tutaj się ugina, ale on nie ugina się w jakiś tam sobie tam sposób, tylko ugina się w stronę gęstszego ośrodka, więc nie tutaj, bo tu jest coraz mniej tej jakby substancji, tak? Tylko w stronę w tą stronę się ugina, bo jest tutaj coraz gęściej. A więc w tą stronę również takie, takie coś ma miejsce. Jeżeli będziemy rozpatrywać, na przykład, czy załamanie światła w, w pryzmacie, czy w szklance wody, czy właśnie w atmosferze. Jeżeli sobie zobaczysz, panie Danielu, szanowny, na skład atmosfery, czy tak na budowę atmosfery, to zobaczysz, że zresztą sam nawet robiłeś doświadczenie w samolocie, prawda, z, z torebką chipsów że na górze tej atmosfery jest jakby mniej, jest mniejsze ciśnienie, więc jest mniej tej atmosfery. Natomiast na dole jest jej więcej. I chcesz tutaj doświadczenie, doświadczenie, które ma zadanie jakby wyciągnąć z jakiejś za jakieś przeszkody, yy, np. śmietnik z za rogu jakiegoś budynku albo samochód, tak? Yy, no Prosisz o rzeczy niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że właściwości powietrza nie pozwalają na tak krótkim odcinku zrobić takiego doświadczenia. Natomiast, żeby nie było tak, że nie ma żadnych doświadczeń, że nie możemy niczym to poprzeć, tak, to postanowiłem zrobić takie doświadczenie, które pokaże, że fizyczna przeszkoda pod wpływem refrakcji przestaje jakby zasłaniać jakiś obiekt. Jest to doświadczenie, które wykonałem jakiś czas temu. I co tu, oto tu zrobiłem? A ależ, otóż, to zrobiłem coś takiego, że do takiego właśnie pojemnika wsadziłem tutaj o taką piłeczkę i zasłoniłem tą piłeczkę. Zasłoniłem tą piłeczkę. I powolutku, powolutku zacząłem nalewać. Zacząłem nalewać, a tutaj będzie to widać, nie widać. O, jest. I do, i tam za, te, za, tym jest, za tym jest, piłeczka. To piłeczka, właściwie kuleczka. O to, to to widać, tak? I do tego pojemnika bardzo delikatnie zacząłem nalewać wody, bardzo delikatnie po tej łopatce drewnianej. A otóż dlatego że nie chciałem, żeby ten, całe moje te całe moje obiekty się przesunęły. No ten tutaj. Ta zasłaniarka, tak, ta przeszkoda no, nie przesunęła przesunęłaby się, bo jest ciężka, ale tamta kulka na tej nakrętce takiej czerwonej, no owszem, mogłaby się przesunąć pod wpływem jakiegoś silnego strumienia wody. Pozwolę sobie przyspieszyć ten film, e, aby pokazać wam, e, jak to wygląda, i zwróćcie uwagę, tutaj woda się, poziom wody się podnosi i wraz z poziomem wody podnosi się również obraz tej kuleczki, i mimo że kuleczka jest zasłonięta, to zobaczcie, że. Teraz kuleczka się podnosi. A otóż, cóż coś, coś, coś tu takiego się stało, że kuleczka się podnosi? Otóż. E, otóż działa tutaj refrakcja. Ale chciałem Wam tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz bardzo dziwną, bardzo ciekawą, że w momencie kiedy. W momencie kiedy wod, poziom wody się tak. poziom wody się tak podnosi, że zaczyna zakrywać już tą przeszkodę, to zwróćcie uwagę na to, że ta przeszkoda, ta krawędź przeszkody, o tutaj, również ulega podniesieniu. Jest tu. A po tym, jak woda no, yy, przesłoni to, to ten obraz tej przeszkody się podnosi. Zobaczcie również na to tutaj miejsce. Tutaj to miejsce jest bardzo dziwne, bo tutaj jest yy, jakby też z powodu refrakcji. Yy, refrakcja sprawia wrażenie, że ta, że ta kuleczka tu jakby znikła. Jakby fragment tej kuleczki, jakby tutaj kuleczki nie było. No, coś się dzieje z obrazem. Mamy. Problem z, w przerwie z dostawą jakby obrazu do naszego, oczo, do naszego aparatu oka. Yy, I zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że mimo, mimo że wszystko to jest nie tam, gdzie było przed, przed chwilą, o tutaj, tak? Ta kuleczka nie wypłynęła, wypłynął tylko jej obraz. Przeszkoda również zmieniła swoje położenie. Widzicie to? Również się jakby powiększa, przybliża się właściwie do nas. Podnosi się obraz tej przeszkody. To mimo to dalej pozostaje przeszkodą fizyczną i dalej przesłania w jakiś sposób ten obraz. Więc nie, nie dzieje się tu jakaś magia, która. No, można powiedzieć, że to wygląda jak magia, tak? No, ale to jest rzeczywistość, to jest fakt. Tak się dzieje. A więc panie Danielu, panie Tomaszu, mam nadzieję, że pokazałem wam, że mogliście sobie sami to zrobić, takie doświadczenie. No, ale byłem na tyle miły, już niech stracę. Znalazłem troszkę czasu i pokazałem wam, że. Obiekt fizyczny może zasłaniając obiekt drugi fizyczny pod wpływem refrakcji jakby ten obraz tego obiektu może się wyłonić za tej przeszkody, tak? Widzimy, że to jest możliwe. Widzimy również tutaj, że ten obraz jakby tak pływa, jakby tak... Widać, że on drga, jeżeli ta masa, ta masa tej, tej, tej substancji się kołysze, czy też drga, to też drga obraz. Czy widać to w, te, w powietrzu? Owszem, oczywiście widać, a więc fale, czyli zmiana tej, ob, tego obrazu, czyli ta refrakcja, bo tak można też powiedzieć, no ulega również, ta refrakcja zdarza się również w powietrzu. Widać to na przykład nad ogniskiem. Jak mieliście kiedyś ognisko, mam nadzieję, że mieliście, czy nie mieliście. Jeżeli mieliście ognisko, to nad ogniskiem widać, że Obraz ulega pewnemu zniekształceniu, ponieważ tam właśnie zachodzi refrakcja. Tam powoduje, yy, ogień powoduje rozrzedzenie bardzo mocne powietrza, a ponieważ te powietrze rozrzedzone miesza się z tym nierozrzedzonym, które tam gdzieś tam krąży i cały czas jest tam taki kocioł, cały czas jest tam takie mieszanie, więc otrzymujemy niejednorodną yy, masę powietrza, tak, niejednorodną, nie tą samą gęstość. Więc różne warstwy, i światło tam się załamuje, i ponieważ tego, tych mas jest bardzo dużo, one się ciągle zmieniają, bardzo to jest wszystko dynamicznie, otrzymujemy niewłaś znaczy niewłaściwy, niewyraźny obraz takiego załamania. Pozwolę sobie puścić kolejny fragment tego filmu. W ogóle ten film to wzrok Supermana, i muszę Wam powiedzieć, że jest to niezły materiał do rozważań, to jeszcze nie to. Jest to live pod tytułem Wzrok Supermana. Myślasz y, jakieś odczapy, te y, hipotezy. A dzisiaj tak. ja sobie pomyślę o tym, że na przykład to albo to albo tamto, tak? A ci mówi: Ej, kurde, nie! Słuchaj, chłopie, tu chodzi o to obserwowane zjawisko. Nie, nie, tam nie! Ja sobie, tak. ja sobie coś wymyślę i sobie dalej myślał. Do tego wrócimy za chwilkę, tylko chciałbym jeszcze dokończyć to refrakcji. W każdym nie, nie. razie. Bartku, 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 możemy. Bartku, nie, nie. Nie będziesz, Bartku, tutaj y, pustosłowia, że tak powiem, rzucał. Pokaż mi, pokaż mi, ja chcę to widzieć, ja chcę widzieć taki eksperyment, w którym rzeczywiście to się dzieje, nie? Że masz, że, że jest na przykład, weźmiesz sobie piłkę, weźmiesz sobie piłkę, albo nawet nie piłkę, nie? Ja chcę to widzieć w, w, rzeczy, w rzeczywistości. Nieważne nie tak. jest, jak, 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 jaka skala. Tak. Ale... No, bo w tym momencie no, weź, weź to jest dobre. I szukaj, szukaj, szukaj tam na, na Google teraz. Teraz szukaj. Ja chcę to zobaczyć. Nie, że sobie pójdziesz i później znowu zrobisz film, że. O, tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj jest napisane, tu wyliczyliśmy, nie. No dobrze. Pan Tomasz tu się do, domaga bardzo mocno doświadczenia doświadczenia z piłką, tak, żeby pokazać, że coś z piłki wyszło, czy coś takiego. Tutaj mówią, że nie, jednak nie piłka, tylko coś w rzeczywistości, tak by piłka nie była w rzeczywistości. Ja postanowiłem skusić się na tą, mm, jednak na tą piłkę i pokazać. No, nie zrobiłem tego natychmiast, tylko po jakimś czasie tutaj robię, no ale trudno, musicie mi wybaczyć. Natomiast chciałem wam pokazać, właśnie, że z zapiłki również, również może coś się pojawić. Jest sobie piłka. A za piłką jest. Jest coś, co tam jest. Za chwilę się dowiemy, ponieważ użyję tutaj szklanki, która będzie miała zadanie imitowanie, naśladowanie w jakiejś, oczywiście, bardzo no, niedoskonałej formie, ale jednak atmosfery, która jest zbudowana właśnie w ten sposób, jak zapewne się domyślacie, że na górze jest warstwa cienka, a na dole jest warstwa gruba tej atmosfery. To powoduje, ponieważ refrakcja powoduje ugięcie promienia światła w stronę gęściejszego ośrodka, a więc to powoduje, że w momencie, kiedy ten obraz zacznie być widziany przez tą szklankę, czyli przez tą refrakcję, to górna część tego obrazu będzie odginała się w dół o jakiś kąt, ale dolna część tego obrazu będzie się również odginała jeszcze o większy kąt. Dlaczego? Ano, oto, tuż dlatego, że na dole jest więcej tej substancji, a więc ta refrakcja bardziej odgina promień na dole niż ten na górze. I teraz zobaczcie tutaj, co tutaj się tam skrywa. Uwaga! Szklaneczka i szklaneczka ujawnia, co jest za, za tą piłeczką. Więc szklaneczka, a więc refrakcja, pokazuje, że za tą piłeczką, za tą kuleczką, właściwie piłeczką, jest schowana, jest ukryta moneta, a dokładnie 50 groszy. 50 groszy. Widoczne i niewidoczne raz jest, raz jej nie ma. Chciałem jeszcze jedną rzecz, dlaczego ta szklanka właśnie ma tak tą wodę ułożoną? Otóż dlatego, że chciałem ją jak gdyby dostosować do tego, co oni nam opowiadają. Tak a więc mówią nam, że refrakcja działa w atmosferze również i że w atmosferze jest to tak, że u góry atmosfery jest mniej, na dole jest więcej, a więc. Więc ten obraz na dole odgina się bardziej w dół, a więc bardziej się podnosi do góry niż ten obraz na górze. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli ja w ten sposób, właśnie przez taką jakby przez taki jakby model atmosfery, tej refrakcji atmosferycznej, co się stanie, kiedy przepuszczę 50 groszy i postanowiłem to zrobić. Jak widzicie, 50 groszy jest tutaj, no, można powiedzieć, bardzo ładnie okrągłe, tak, a więc jest jakieś takie, no widać, że to jest w kształcie okręgu. Co się dzieje, kiedy przepuszczę to przez szklaneczkę? Uwaga! Otóż to nasze 50 groszy z... zjajczyło się, z spłaszczyło się, uległo zniekształceniu i to w taki sposób, że gdyby ta dolna część została bardziej podniesiona do góry, a ta, a ta górna część mniej. Po czym to wnosimy, no. W, w momencie, kiedy. Następuje ta refrakcja. Więc tutaj. Tutaj jeszcze, jak gdyby. Obraz tej łyżki nie za bardzo odbiega od rzeczywistego tutaj położenia tej łyżki. a Więc tej, tej refrakcji więc już trochę jest ugięty. Natomiast. Czym dalej w las, jak to mówią, tym więcej drzew. Zobaczcie, kiedy, kiedy ta łyżka względem tego obrazu obniża się, albo inaczej ta szklanka się podnosi do góry i obraz tej łyżki przechodzi przez grubszą warstwę wody. To zobaczcie, że ten obraz refrakcyjny, a więc ten o tutaj u góry, jest bardziej oddalony od tego obrazu. Rzeczywistego obiektu, niż, niż kiedy tam przechodzi przez mniejszą tą warstwę wody. Zwróćcie na to uwagę tutaj. Widzicie, tutaj czym tu jest jeszcze cienko wody, ale potem czym jest grubiej wody, tym jest bardziej oddalony. I gdyby oczywiście tu była jakaś przeszkoda, no to oczywiście e, mimo, że tej łyżki byśmy nie widzieli. Fizycznie bez refrakcji, ale przy pomocy refrakcji byśmy ją widzieli, bo, bo tutaj widzielibyśmy ten obraz. Jak widzicie, on tutaj również jest spłaszczony, a więc refrakcja, taka właśnie mniej więcej jak w atmosferze, ma według tego doświadczenia, według tego badania jakby, ma spłaszczać obraz. I to robi właśnie od dołu, ponieważ bardziej podnosi dół. Niż górę. Przynajmniej taka historia. Tak wychodzi ze szklanki, tak wychodzi z monety, i tak wychodzi ogólnie przy tych rodzaj, tego rodzaju obserwacji. I to wynika właśnie z teorii refrakcji ogólnie. Natomiast czy ma to miejsce w atmosferze? No, poszukałem przede wszystkim czegoś, co jest okrągłe. A więc księżyca, słońca. I chciałem zobaczyć, jak to będzie zachowywać się właśnie. Wejściu w te najgłębsze, naj, najgłębsze, najgęstsze warstwy atmosfera, więc przy zachodzie Słońca, czy przy zachodzie Księżyca, lub przy wschodzie, jak to będzie wyglądać i czy to będzie odpowiadać temu, co ja widziałem w szklance. Więc zobaczcie, na time lapsach widać to fajnie, że w momencie, kiedy ono, te Słońce zachodzi, czy ten Księżyc zachodzi, czy wschodzi, to na dole on jest taki spłaszczony, natomiast później się jakby. Robi mniej spłaszczony, bardziej okrągły. Tu widać wyraźnie, jest taki zjajkowany. Potem, jak mija już te warstwy atmosfery, najgrubsze to robi się okrągły. Tak jest ze Słońcem, tak jest również z Księżycem, jak widzicie. Tu jest bardzo ładny okrągły Księżyc, natomiast na dole, kiedy przechodzi przez większe warstwy atmosfery, jest zjajowany. Tu widać to wyraźnie. Co to za kanał? Muszę to pokazać, żeby to nie było, bo to prawo cytatu. Proszę bardzo. K I zwróćcie uwagę na ten wspaniały, romantyczny księżyc. Schodzi sobie. Jest zjajkowany. Jajko, jajko, jajko. I to jajko coraz bardziej się zaokrągla i potem już jest Zaokrąglone. Żeby nie było, że to tamto, to postanowiłem właśnie. Hmm, postanowiłem jeszcze zrobić właśnie takie doświadczenie, które będzie, jak gdyby imitować ten wschód tego księżyca, czy ten wschód tej księżyca, te, no tego obiektu okrągłego. No nie wiemy, czym jest księżyc, no niestety, ani nie wiemy, czym jest słońce, ale wiemy, że Przeważnie jest ono okrągłe, natomiast wtedy, kiedy ono zniża się do tej atmosfery, kiedy podobno działa na nie refrakcja, to ono się takie robi jajkowate, takie właśnie spłaszczone. No i postanowiłem, czy jeżeli przepuszczę przez refrakcję, już widzieliśmy, przez szklankę spłaszczyła się. Natomiast tutaj przy pomocy magnesu takiego zrobiłem to z monetą, więc wschód monety uczyniłem, i tutaj jest woda na dole. W momencie, kiedy wschodzę tą, wodę, tą planetą, czy tym księżycem, czy tą monetą imitującą Księżyc, czy imitującą Słońce, zobaczcie, że czym wyżej ona będzie szła i wy będzie wychodzić z tej miejsca, gdzie jest bardzo duża refrakcja, to moneta staje się coraz bardziej okrągła. No, może to nie jest taki idealny przykład, natomiast mniej więcej widać, że to działa. Wróćmy jeszcze do soczewek. Zobaczcie. Powiedzmy, że mamy tutaj obraz taki, że. No tu powiedzmy jest, tak? To załóżmy, że tu jest obraz taki, obraz odtąd dotąd. Ale, ponieważ ten obraz przechodzi przez soczewkę z tej strony, i dolna jego część przechodzi z tej strony, górna część tego obiektu załamuje się, i obraz tej rzeczy jest podniesiony, a tutaj się załamuje i obraz tej rzeczy jest opuszczony znowu w dół. A więc jest rozciągnięty. Tak działa soczewka. To właśnie dzięki refrakcji soczewka tak może działać. Otóż wyobraźcie sobie, że zwolennicy płaskiej Ziemi, niejaki pan Rob Skiba, ale nie tylko, wymyślili sobie właśnie, że Mogą zastosować soczewkę w celu wyjaśnienia tego fenomenu, w którym coś zachodzi niby za ziemię. Zobaczcie, jak to zrobił pan Robskiba. Pan Robskiba. To bardzo sugestywnie, bardzo fantastycznie to wymyślił. Wziął sobie soczewkę. And okay, you're going to bend the paper so it looks something like this. Tape the lens to the table. Get a chair that's about the same height as the edge of the table. Put your iPhone on the end of the chair. And the chair will act as a dolly. So you can just kind of pull the chair back. And looky, looky here. Look what happens with atmospheric lensing. Wow. Isn't that amazing? And you didn't have to go to college either. Now you can get in a boat and. Drive to Chicago. And. wow, look at that. Now let's compare. See? look at this. Czujecie się przekonani? Tak, jest to coś, co wspomniałem w tamtym odcinku, że tylko dzięki refrakcji może coś zajść na płaskiej ziemi. Dzięki refrakcji. Inaczej tego nie schowacie pod ziemię. Tylko dzięki refrakcji. I pan Rob Skiba. Wpadł na to, że rzeczywiście dzięki refrakcji może schować coś pod ziemię refrakcji, która odgina promień do góry. Zobaczcie, co zrobił pan Robskiba. On użył soczewki, ale zrobił to, krótko mówiąc, zrobił was w konia. Pierwsza niezgodność jest taka, że w momencie oddalania się od tej soczewki Obraz się, czyli oddalanie, przez oddalanie się od tego obiektu, obraz się nie zmniejsza. Obraz zostaje taki sam. Zmniejszyła się lupa, ale obraz się nie zmniejszył. Efekt zachodu jest. Ale to jest efekt ściemniania. Druga sprawa, przypatrzcie się tej soczewce. Zresztą on tam dalej tłumaczy, właśnie na zachód słońca, że to tak się zachód słońca może się odbywać. Tu użył takiej dużej soczewki. Patrzcie, jak to bardzo fantastycznie, bardzo sugestywnie wygląda. Tylko niestety. No, co jest, co jest nie tak? Otóż, no, użył soczewki, a więc zastosował refrakcję. Ale zwróćcie uwagę na to, że budowa atmosfery jest taka, że na górze jest mniej tej atmosfery, a na dole jest więcej. A więc promień ugina się. Do dołu, a obraz unosi się do góry. Zatem mamy do czynienia, tak jak w tym zlewie, tak jak w tej szklance, że obraz może zostać podniesiony do góry i wywalony za jakieś przeszkody, natomiast nigdy, no nigdy, może nie nigdy, może nie będę przesadzał, że nigdy, bo może zdarzyć się tak, że nastąpią jakieś bardzo dziwne warunki. I może zostać schowany w dół. Natomiast w standardowych warunkach czegoś takiego nie będzie. Ponieważ budowa atmosfery na to nie pozwala. Ponieważ soczewka, ta budowa atmosfery wygląda tak, że ta soczewka jest tylko tutaj, ta górna część tej soczewki nie dolna, górna. A górna część soczewki podnosi obraz. Natomiast zobaczcie, co zrobił pan Rob. Skiba, Rob Skiba użył soczewki, ale tej dolnej części. Tu widać to na tym schemacie i widać to potem na tym to, co on tam robił. Natomiast panowie, zwróćcie na to uwagę, panowie pokazują to na tej górnej części soczewki, jak to zadziałało. Widzicie? A Rob Skiba Pokazuje dolną część soczewki, a to górna soczewka tu miała miejsce, bo ta górna soczewka ma miejsce w atmosferze standardową. Ta górna część soczewki. Pan Robskiba Ba zrobił z Was po prostu sobie jajca z Was. Jeżeli mu uwierzyliście, to niestety daliście się nabrać. Puścił obraz przez tą dolną część soczewki, a więc patrzymy od dołu na ten obraz. No, i wyszło to, co wyszło, tak? Czyli mu się schowało. A więc dokładnie to, co opowiadałem w tamtym odcinku, więc nie perspektywa. Perspektywa nie może nic schować, natomiast refrakcja może schować, może też coś pokazać. No i właśnie takie coś się prawdopodobnie dzieje. Przy okazji chciałem uchwalić Daniela, bo ostatnio w ostatnich filmach chłop normalnie. Wziął się zamyślenie. Jak zobaczycie, tutaj wejdziecie, byście wzięli, weszli do, na jego kanał i to na przykład Wannie y, Zgody, ale to nie tylko to. Y, no, wszystkie te filmy, te ostatnie, to zasługują, to zasługują na wielką łapę w górę, ponieważ Daniel zaczął analizować to, co jego, jak gdyby płaskoziemscy przyjaciele opowiadali do tej pory. On zaczął to analizować, zaczął się temu przyglądać. No to mam Daniel no kolejnego kolesia do przyjrzenia się, pana Roba Skibę i ogólnie temat refrakcji. Tak? Czy refrakcja może coś schować, czy może coś pokazać. Zwróć uwagę Daniel jeszcze na tą jedną rzecz. Ty często nieraz tam się, może nie często, ale często opowiadałeś no, no, można powiedzieć, że często mówisz, że widoczność, no zresztą ten wzrok Supermana, tak, że nie widzimy w nieskończoność, ponieważ widoczność zależy od przejrzystości atmosfery. Zwróć uwagę na coś bardzo ciekawego, zresztą ten koleś właśnie jest zwolennikiem pana Skiby i właśnie on tutaj preferuje tą oszukańczą logikę, nielogiczną logikę pana Skiby. Przyjrzyj się temu Daniel. I zwróć uwagę, bo zacząłeś logicznie myśleć, to pójdź dalej tą ścieżką. Gościu pokazuje tutaj swoje doświadczenie i zaznacza, że jest to dzień czysty, tak? czyli jest, ma przejrzystą atmosferę. I co robi przejrzysta atmosfera? Otóż przejrzysta atmosfera sprawia, że te platformy, które on tam zrobił, są schowane. A więc przejrzysta atmosfera sprawia, że atmosfery, że nie widzimy dalej morza, tak? Widzimy, że są schowane. Przejrzysta atmosfera. Natomiast kiedy atmosfera jest nieprzejrzysta, gęsta jest bardziej zanieczyszczona, zresztą to widać tutaj. On pokazuje tutaj te platformy, że są bardziej wysunięte i jest dalej widoczne. Powiedz zdanie, pomyśl logicznie jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że, że czym gęstsza jest atmosfera, tym widać dalej? Jak to pasuje do Twojej teorii? Zastanów się, Danielu, co się dzieje takiego, że kiedy jest Clear Day, to platformy są schowane, a kiedy nie jest Clear Day, to platformy są widoczne dalej. Jak to pasuje do Twojej teorii przejrzystości powietrza? Bo do mojej teorii refrakcji pasuje bardzo dobrze, pasuje wręcz. Wyśmienicie. Odtworzyłem tą sytuację tego gościa w szklance. Znaczy, gość nie był w szklance, tylko tego gościa tutaj, jaką się tam nazywa. Zaraz go tu pokażę. B69, proszę bardzo tutaj, o, włożyłem, mam clear, clear day, tak, a więc mam czystą szklaneczkę, proszę bardzo, tylko że tu muszę przestawić ją troszkę, o. Teraz zwróćcie uwagę, co się stanie, kiedy kiedy do tej szklanki doleję bardzo ciężkiej, gęstej wody, zasolonej bardzo, bardzo zasolonej. Widać, że tutaj mam te ruchy jakby w atmosferze, tak, a więc mam te te zakłócenia refrakcji z powodu mieszania się tych warstw powietrza, tutaj akurat wody solnej. I zwróćcie uwagę na, na to, że mm, zobaczcie, że tutaj będę trzymał łyż, mysz, myszkę i ona nie ruszyłem myszką. I zobaczcie, że tutaj krawędź tej łyżki się przesunęła o tyle. Zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się, zróbcie swoje badania. I naprawdę zacznijcie się zastanawiać. Tak jak Daniel to ostatnio się zaczął zastanawiać, zacznijcie myśleć. Bardzo Was upraszam o to. Trzymajcie się na razie, pozdrawiam. No i owocnego myślenia, Daniel, owocnego poszukiwania dalej, bo jesteś na dobrym tropie. Cześć, trzymajcie się.